to oni decydują o kulturze, to oni. Przydzielają posady, stypendia, nagrody, szanse, ordery, renumeracje, bonusy i awanse. Samym instynktem głupoty odnajdują się sami. Rozumieją się wspólnym językiem i obyczajem. I hasłem, które woła z ochotą raźną i rączą. Kretyni wszystkich krajów, łączcie się, więc się łączą. Przeciw wszelkim ambicjom, przeciw wszystkim talentom, przeciwko swoim wrogom, przeciw nam, inteligentom. To oni, pan generał, co dziś rozumie bezwiednie, jak dziś w cuglach, szachmach, wygrać wszystkie wojny poprzednie. To cenzor, który skreśla wszystkie mądre kawały, tak aby w rękopisie same głupie zostały. To krytyk, co bełkoce, chociaż nikt go nie słucha i czepia się cudzego pióra, jak wesz koszulka. Szósta strona, kochani. Ekonomista, który kosztem ogólnej nędzy uzdrowi, w cudzysłowie, wymianę dewiz i pokrycie pieniędzy. To polityk, mąż stanu, dyplomata, co w kopie niewinnych ludzi w Azji, w Afryce i w Europie, w tak trudne sytuacje, w tak kręte labirynty, w tak polityczne kanty i dyplomatyczne finty, oczywiście ze szwedzkiego fint, prawda? To jest tant i tak dalej, że z nich jedyne wyjście na świat i światło Boże. Przez wojnę, której nikt nie chce, przez morze krwi i morze, lecz oni nas trzymają w ryzach za twarz i pod bat. To oni i to jest właśnie ta mafia, co rządzi świat. A jaka na nich rada? Bo czuję, moi mili, że z dziecięcą ufnością pytacie mnie w tej chwili. Muszę prawdę powiedzieć wbrew ufności dziecięcej. Niestety nas jest za mało. Durniów jest znacznie więcej. My skłóceni, więc słabi. Durnie zgodni, więc silni. My się często mylimy, durnie są nieomylni. My sceptycy zbłąkani na ziemi i na niebie, a oni tak aroganccy i tacy pewni siebie i tacy energiczni, że serce z trwogi mdleje. Ach, nie znam żadnej rady, mam tylko jedną nadzieję. Żyje tylko ta drobna otucha i nadzieja.